publicznych wyższych szkół zawodowych i wyszło, że pod względem zatrudnialności, pod względem wysokości zarobków uplasowaliśmy się w jakimś tam rankingu na 7. miejscu wśród 35 uczelni. Nagrodę dostało tylko 15 uczelni, czyli cała pula wynosiła 15 milionów złotych. Jakie parametry były brane pod uwagę? Jeśli chodzi o zatrudnialność absolwentów, w pierwszym roku po ukończeniu studiów względny współczynnik zatrudnialności nie mógł wynosić więcej niż 1,02. Czyli stopień bezrobocia wśród absolwentów naszej uczelni w ciągu pierwszego roku po opuszczeniu uczelni nie mógł wynosić więcej jak 2%. Czyli jeżeli by 100 absolwentów wyszło i 3 nie dostało pracy w ciągu roku, to już nie należało się do wynagrodzenia. Czyli to jest bardzo ostry parametr. Następny, średnie wynagrodzenie absolwentów nie mogło wynosić mniej aniżeli 40% średniej krajowej. To też jest dosyć trudny parametr. No i trzecia okoliczność, a mianowicie to już dotyczy uczelni. Żaden z kierunków uczelni nie mógł być w ciągu ostatnich 6 lat negatywnie czy warunkowo oceniony przez Polską Komisję Akredytacyjną.